Mario. Przyznam, że nie czekałem jakoś bardzo mocno na tą grę, ale wszystko co na jej temat ostatnio słyszałem wydaje się brzmieć lepiej niż może być prawdziwe, same najlepsze rzeczy na świecie i brzmi jakbyśmy mieli do czynienia z czymś naprawdę dobrym. Naprawdę, naprawdę, naprawdę dobrym. I chyba Nintendo znowu to zrobiło. Zrobiło tak zwaną grę, w którą się będzie grało. I tak się składa, że jest to gra, która jest platformówką typu 2D. I skacze się w niej i odbija od ścian nawet. I są przeciwnicy tacy jak Goomby. I mamy Mario i Luigi'ego i nawet Peach. I nie uwierzycie, taki troszeczkę spoiler, ale no myślę się, że Bowser też tu gdzieś będzie. Wiem, prawdziwie szokujące rzeczy. Mario to jest ta gra. Nie wiem, co to za inne postacie, to nie jest... Mario ta gra nazywa. Gra jako Mario gra. Jakbym miałbym w Mario nie grać tylko Mario, to mi nie ma żadnego sensu. Witaj w Kwiatowym Królestwie? To rzut beretem normalnie z Grzybowego Królestwa. Serio? Nigdy nie słyszałem o tym. Książę Florian, niezły. Po otrzymaniu zaproszenia od niego Mario i przyjaciele przybyli do tej krainy pierwszy raz. Taki rzut beretem, że w sumie nigdy mi się wcześniej nie chciało tutaj wpaść. Siema. Widząc to na własne oczy, wygląda to 5000 razy ładniej niż wyglądało, moim skromnym zdaniem, na trailerach. Bardzo ekscytuję. Cześć, koledzy! A, czyli nutki robią za trampolinki. Powtarzasz się, ziomek. Będę się dobrze bawił, nie wątpię. To wyglądasz za dobrze. Tak bardzo bezpośrednio, od razu aż jesteś, grasz i się baw dobrze. Żadnych scenek przesadzonych. Znaczy, właśnie to się teraz będzie działo. Ale jest fajne, że zaczęliśmy od pobiegania sobie przez chwilę, zanim się scenka pokazała. Bardzo doceniam. Nie znam cię z Mario. To jest ten książę Florian? Warhol. Sayonara. Kamek? O-o. A-o. Bombardować będą nas zaraz z powietrza. Uwaga. Syren już wyjął. Okej. Nic bardziej klasycznego w życiu nie widziałem. Bowser na jego wózku. Piękna stop klatka. Zastanawiacie się, jak się tutaj w tym miejscu znalazłem, Mario? Powiem wam. Dokładnie muzyka, jakiej się spodziewałem po zobaczeniu jego. Lepiej zgrywać się audiowizualnie nie mogło. Wow. Uwielbiam. Sam Bowser wygląda bardzo zwyczajnie. Ale te neonowe, zielone otoczki dymu, a przede wszystkim to jak były te piranie planty zanimowane. Jak po prostu nie Nintendo kompletnie, z taką agresją, dynamiką wyskakiwały. Taką skalę czuć było ich i tak dalej. Jak nigdy. Potężne rzeczy, nawet bardziej niż... Gdy Bowser się wściekał, a Mario był kotem w takiej jednej grze. Rayman 2, czy to ty? Help me! Pa. To wygląda dziwnie za dobrze. To wygląda lepiej niż powinno. Po prostu te kolory tak wyskakują z ekranu na ciebie. W bardzo... niesamowicie przyjemny dla oka sposób. Trailery mi się, nie wiem, nie podobały za bardzo. Ale gdy widzę to na własne oczy, jak to wszystko się mieni, błyszczy, jak... jest pełne życia i ta paralaksa taka wielowarstwowa jest to śliczne. Kurczę, nie wierzę. Bo hype'u we mnie nie było żadnego na tę grę. Czy to był król Bowser? Jak mógł on ukraść naszego Wonder Kwiatka? I Wonder Zamek też ze sobą ukradł razem? Jak to zrobił? Zamek sobie ukradł, tak się da? Nie wierzę, że ten... on właśnie połączył się z naszym pięknym zamkiem. Jak w taki sposób? To takie okropne. Bowser! Jego ikonka też przy okazji zrobi straszny bałagan z naszego królestwa. Taki bałagan właśnie, bajzel, o nawet powiem ładniejsze słowo. Też musimy coś z tym zrobić. Zatrzymać go czy coś. Mario! Mario. Hihi, haha. W głowie kompletnie pusto. I to mam na myśli kompletnie pusto w głowie, Mario. On po prostu na autopilocie wszystko to robi, ratuje światy, nawet nic... Zero w głowie. Hihi, yahoo, i tak dalej, i nic więcej nawet im nie ma. Pomożesz nam, o, dzięki! Florek. Będę was prowadzić tutaj, jeśli nie macie z tym problemu. Pozwólcie mi tylko... myślałem, że zjadłem robaka, oj. Nie jestem fanem. A, wszyscy, cała zgraja. Wiecie co? To jest dobre.
Ma niesamowitą energię to intro. Taką serio. Inną niż, jakby, to jak nudne były zawsze openingi New Super Mario Bros. Czy nawet 3D Landu takiego. Taka bardzo bezpośrednie, szybkie wejście, ale tak pięknie cię popycha do tej przygody. Wow! Nie wiem czemu kiedykolwiek w tą grę wątpiłem. L naciskam. Po pierwsze to co słyszałem, główną rzecz na temat tej gry, że jest trochę jak takie Super Mario 3D World, tylko że 2D. W sensie z tym jak żongluje pomysłami raz za razem, za razem bez przerwy. Tylko że jakby jest coraz lepiej przy okazji, więc to brzmi całkiem dobrze, biorąc pod uwagę, że uwielbiam to jak 3D World to robiło. A jeśli to faktycznie naprawi wszystkie rzeczy, które mi się w 3D World tym podobały i będzie jeszcze lepsze przy okazji, to kurczę. I biega się przyjemnie, nawet jak tak przy chwilę mieliśmy. Ten movement jest dużo lepszy niż w New Mario Brosach. Wygląda bardzo podobnie, ale gra się dużo lepiej. Witaj w... Mój mózg auto wypełnia tutaj, auto korektuje kwiata na grzyba, ale tutaj się kwiatkami zajmujemy. Mario zrywa z grzybami, mimo tego, że no tutaj bardzo, no wiecie jak ta gra wygląda, gdy się zje takiego kwiatka, nie grzyba właśnie. Chcę powiedzieć, że moje oczy nie wiedzą na co się patrzą i się czują tak dobrze patrząc się na to, po prostu mydlą się mi oczy z samego tego piękna na ekranie. O, i w tym samym momencie a cappella piękna wbija. Okej. Wow! Mamy od razu wall jumpa. Dobrze. Co tu mamy jeszcze? Zapewne brak kręciołków z Super Mario World. Okej. Jakby nie żartuję. Nie byłem podekscytowany tą grą za bardzo w ogóle. Ale to jest niesamowite, co się dzieje teraz na moim ekranie. Kocham wszystko, co tutaj widzę. Co wy robicie? Monety. Proszę. Ale ten movement śmiga. Pa, 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 pa. Ale dobre. Jakby przede wszystkim, co mnie tutaj łapie, to, że nie miałem największych oczekiwań. Więc gdy to, co dostaję, jest... Widzieliście to tło? Widzieliście to stylizowane tło transformacji? Ja widziałem! Ja miałem oczy i to spoglądałem i mi się to bardzo podobało. Jak nawet taka drobna rzecz, nie musieli tak ostro wchodzić i robić z taką byle transformacją. A to postanowili zrobić. A więc, słyszałem parę rzeczy na temat tego, jak bardzo takie pewne, subtelne sposoby wracają do korzeni z tą grą. Bardzo Super Mario Worldowo chociażby, z przenoszeniem power-upów z poziomu na poziom, czy z brawo dla mnie, tyle było być osłoniem i może to i lepiej. Czy na przykład to, że mamy tutaj sekretne światy bardzo działające podobnie co w Super Mario World, czy mapę świata dużo ciekawszą niż przez ostatnie Mario widzieliśmy. Czy kiedykolwiek rury wypluwały wodę w taki sposób, niby jest to taka naturalna, idealnie pasująca rzecz? Te tło teraz... I gdy podnosimy trąbki, zaczynają grać i muzyka dynamicznie się przełącza! Jakby... Robią wszystko, co tylko się da! Tutaj... Robią wszystko, co jest tylko możliwe, żeby uczynić każdą klatkę tej gry! Taką magiczną! Jestem kompletnie oczarowany tym, co widzę. Pa, 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 po. Trąbki najlepsze są, dobra. Nie lubię słonia. Słonie to tak 0 na 10, powiedziałbym. A może 3 na 10, jeśli chodzi o tego typu sawannowe zwierzęta czy coś. Daj mi to, daj. Nie wiem co... No come on. Do góry. I po ciebie. I chyba się nie... A, dobra. Zapętlają się, więc... Daj mi się. Teraz możemy to zebrać. Cofnąć po kolejnego. I wybija nas... To nie miało być trudną... Prawie się... Nie, nie ma więcej! Jedna moneta stracona! Do tyłu. O, dobrze. Coś chyba chciałem powiedzieć. No, nie wiem. Więc... Dużo klasyki, ale zarazem masę takich... Rzeczy, których nigdy Mario nie robiło, w połączeniu ze sobą, są... Nie wiem, jak usłyszałem pewne rzeczy, jakie ta gra robi, no jestem w najbardziej... pozytywnie zaskoczony, podekscytowany nieskończenie teraz, w tym momencie, co tutaj robią. Ten system budget jest... niewiarygodny, że jest coś tutaj takiego, te Death Strandingowe multiplayery, co proszę? Co oni tutaj robią?
Z drugiej strony bardziej klasyczne stuprocentowanie w stylu Raymana Legends czy Donkey Konga Tropical Freeze wydaje się idealnie pasować do Mario, zamiast no takiego byle kompletnie syfu, który zwykle w tych wielu grach był. Że no nie miały te gry z najlepszego stuprocentowania często, jakiegoś fajnego. Albo do przesady z 1000 księżycy, albo po prostu nic ciekawego, zbieraj monety, żeby zbierać monety. Tutaj no, uderzamy w to, co sprawdzony system z Yooka-Laylee 2, czy z Raymana Legends, czy z Donkey Konga właśnie. Super. Dodatkowo te żonglowanie pomysłami, dodatkowo te systemy nowych power-upów, które wydają się szalone. I to nie tak, że tylko o, Mario teraz jest duży, tylko faktycznie zmienia się gameplay w bardzo fajne pomysły, w fajne, w fajnym kierunku. Dodatkowo pewne klasyczne rzeczy, które kojarzyć można z Mario 3, czy Mario World, czy Yoshi's Island, też powracają. Piękne zestawienie, z najlepszą muzyką i grafiką na świecie. Moje podekscytowanie wczoraj było 0 na 10, przed odpaleniem tej gry było 7 na 10, w tym momencie jest 30 na 10. Okej, fajne nasionko, coś czy coś? Znalazłeś nasionka, masz je dwa. Chodźmy zebrać więcej. Okej! Zamienię się w to do tego wszystkiego! Dobra, to co, proszę, parada! Wow! Wow! To jest... No przede wszystkim tak jestem zwariowany, ponieważ... Nie wiem, jakoś nie myślałem, że to będzie dobre. Może zmęczenie moje tymi New Super Mario Brosami i troszeczkę 3D Worldem i... Ta animacja była najlepsza. Jak oni chodzą fajnie. Ale ten kawałeczek tekstury nałożonej na tą rurę. Kompletnie inna muzyka niż wcześniej. Widzimy to tło jak w jakimś Raymanie Legends. A movement nie może być bardziej przyjemny po prostu. I to transformacja w ogniki była tak stylowa, tak energiczna, tak cudowna. Pa. Wuhu! Trailery po prostu... Wow! Trailery nie oddawały ani troszeczkę tej magii, którą tutaj mamy. O, monetka zebrana. Nie wiem, czy jest gdzieś licznik 100% tych... O, życie nawet mamy, o! Nowa animacja w skaj... A i w ta... O! Magia tu się dzieje, magia tu się dzieje! Jakby znacie pewnie moją miłość do 2D platformówek i moją obsesję na punkcie Tropical Freeze czy Raymana Legends chociażby. I mój smutek po tym, jak odpaliłem sobie 3D Land, czy mój smutek niesamowity po tym, jak odpaliłem sobie te New Super Mario Brosy za każdym razem z takim... Nintendo, stać was na więcej! Dlaczego? Dlaczego kończymy na tym? Pewne rozczarowanie, z jakim skończyłem 3D World, które kochałem pod wieloma względami, ale czegoś mi tam ostatecznie brakowało. Tego mi brakowało, tej magii na każdym po prostu kroku. Oberwałem dlatego, że movement jest taki niesamowity. Chodzą po suficie, bo czemu nie? Dobra, co możemy w ogóle robić, jeśli chodzi o poruszanie? Do każdej rury możemy wejść, oczywiście, że nie. Niech się dzieją, wspaniałości! Moja tegoroczna growa miłość to są grywalne musicale growe. Nie mam na myśli tej gry od tam... Austina Win... Tylko faktycznie gameplay, który robi się takim muzycznym doświadczeniem. W bardziej interaktywny sposób niż robił to Rayman Legends, który był bardziej typową grą rytmiczną. Po prostu muzyka się dzieje. Co oni tu zrobili? Ja naprawdę patrzę. To drugi poziom w grze. Zgadzam się z tobą, nie widzisz takich rzeczy. To robi gry takie, w taki sposób, jałś. O, cześć! Zaraz mnie zamordują! Kto? Nie, okej, bo to był... Nie umieramy. Jest tyle po prostu najdrobniejszych detali w brickworku tej gry, tak? W prezentacji, w teksturach i wszystkim. Ta wielowarstwowość i to wszystko na jednej warstwie. Jest tyle cudownych, drobnych elementów animacji czy efektów. Muzycznie tyle drobnych detali. Tak jest to przepakowane, po prostu bogate artystycznie, że jest to niewiarygodne.
Wszystko! Każda rzecz, każda... Każda jedna rzecz jest tak dla mnie idealnie wymierzona tutaj. Wow! To jest... Tak bardzo przekracza wszelkie moje oczekiwania. Jakby myślałem sobie, okej, ta gra będzie na pewno dobra. Ale w życiu nie będzie tak dobra jak Rayman Legends. Nie ma mowy, czy jak Donkey Kong Country Tropical Freeze. Nie ma szans! Jest lepsza nawet. Poziom trudności jeszcze z gwiazdkami pokazujący jest bardzo fajne. Okej, no. W momencie, kiedy zauważyłem coś... Nie niszcz mi! Tego. Kim ty jesteś w ogóle? Jakiś bober. Mogę cię zamordować? Ej, muzyka się powtarza. Panie grą. Czemu pan się tak powtarzał? Co te monety lobią? Jakiś sklepik będzie? Good, good. Zgadzam się. Ja chcę cię zamordować z jednej strony, ale z drugiej strony chcę sprawdzać wszystko inne, co się dzieje na planszy. Więc zaraz. Kojarzysz mi się z tym kwiatkiem cupheadowym, ale... Strzelaj! Yes! Yes, yes, yes! Sorry, musiałem. Ale dobrze, że możemy skakać na niego. Pa, pa, pa. I ten rekin, oczywiście, mam na myśli słoń. O, jak woda, to my łapiemy ją i podlewamy. Co oni to robią? Ten słoń był realistycznym słoniem, a nie Mario słoniem na tej animacji. Jak staniemy w miejscu, wyskakuje ziomek z nas. Ta magia takich jego randomowego detalu Nintendo, której w niektórych grach często nie było. No, ostatnio mam wrażenie. Polejesz wodą, kwiatki się sobie wyskakują. Drobne jakieś tam randomowe, niby niepotrzebne interakcje ze wszystkim, ale które tyle mimo wszystko wnoszą tutaj. Czekaj na mnie. Jak mam cię... Okej, przestał kompletnie ogarniać, co się dzieje. Chcę go tym potraktować. Jest, 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 jest. Coś w grubym? Nie. Nic tam nie było. Coś więcej pominąłem po drodze z Genesis z kumplem? Chyba nie. A ja ciągle nawet nie ogarnam, jakie sterowanie mamy w tej grze. Co w ogóle możemy robić? Triple jumpów chyba nie mam. Jest bieganie, skakanie. Nie ma backflipów. Bardzo proste sterowanie z dodatkiem New Super Mario Brosowego. Odbijanie się od ścian przede wszystkim, które... Zaraz, on mi był potrzebny, co? Zaraz, on mi był potrzebny, co? Nie był potrzebny mi. Okej, ci... Randomowe miejsce, ale... W najlepszy sposób randomowe miejsce. Ciekawe mnie, czy mogę podnosić przedmioty. Co ty mi robisz? Co ty próbujesz robić? Nie widzicie tego? Nie widzicie tego? Państwo tego nie... Nie patrzą, nie, nie widzą. Nie mam pojęcia, co się stało. Bo... Nie nacisnąłem strzałki w dół? Może Joy-Con Drift mi to zrobił? Aha! No właśnie. Nie nacisnąłem przycisku do robienia tego tyłka, więc... to nie moja wina, gra coś złego zrobiła. Są dwa sposoby, żeby odpalić to. Jest albo naciśnięcie przycisku, albo pociągnięcie gałką... A, po prostu. Po prostu gałka w dół, albo strzałka do dołu, wykonuje ten ruch, więc... Bardzo fajne... Dwa sposoby na zrobienie tego. Oczywiście, że możemy. Ale w bardziej piękny sposób niż kiedykolwiek. Tak myślałem, gra chyba nawet tutaj troszeczkę tutorializowała coś takiego. Że... Żyje? Że może... Nie wiem, co się dzieje troszeczkę. Ja to zniszczę tak na wszelki. Gwiazdy ciągle spadają, więc mamy praktycznie nieskończone szaleństwo. Tak nie wiem, co chcę robić. 3 sekundy, okej. Nie byłem pewny, czy... gnać do przodu, czy zbierać wszystkie znajdźki drobne. Pewnie powinienem był gnać do przodu, ale... Trudno. Około 3000 rzeczy się stało od czasu, kiedy chciałem coś powiedzieć, więc nie mam pojęcia kompletnie, co chciałem powiedzieć. Aha, stała się ta fajna interakcja, że... Czekaj, byku, czekaj, byku. Nie macie. Muszelka podniosła przedmiot, co wiadomo. Oczywiście, że tak się stało, ale było w bardzo mądry sposób pokazane to, bo aż gra prosiła o wrzucenie tej muszelki. Znaczy trochę. Niekoniecznie, ale... Fajnie, że można było tak to zrobić. Nie! Nie cię, nie lubię cię, Tybie. Nie lubię cię, kolego. Wiesz, jak cię nie lubię? Bardzo cię nie lubię. Strasznie cię nie lubię. Co jeśli tyłkiem przywalę? Niszczę. Nie skaczę wystarczająco wysoko. I wszystko zepsute. I wszystko na mardę. Nie mogę teraz zebrać tego, co chcę. No cóż, no cóż. Nie będzie. Nie będzie wspaniałej flagi. Ból i cierpienie. Nie wiem, czy jest to potrzebne do zrobienia 100%.
O wow! O 100% nie ma nawet mowy. Fajne, że jesteśmy w innej krainie. Drobna rzecz, ale... Ile można w Grzybowym Królestwie, które w każdej grze jest identyczne? Albo nawet nie jest, ale wciąż jest to... Powiew świeżości. Okej, więc tak jak myślałem. Tak samo jak w Super Mario 3D World, zebranie flagi. Nie jest częścią robienia 100%. No cóż, skoro muszę. Więc coś na początku poziomu pominąłem. Prawdopodobnie wejście w rurę jakąś. Mogę przesuwać! O Boże, ale go zniszczyłem. Ale brzydko go zrobiłem. Mogę dwie naraz? Pewnie nie, ale jeśli tutaj podejdę, mogę jedną i cały czas rzeczy wylatują. To ciekawe. Aha, po prostu zignorowałem to wtedy. Rozumiem. Od razu. No tutaj kwiatek był w miarę klasyczny. Po prostu nieskończone gwiazdki, ale wciąż było to bardzo fajne. Okej, wow. Na razie wszystko pierwsze o gwiazdkowe i tak dalej. Ale, Bowser. Jestem zamkiem, ha, beka. Jak mówię, jestem zamkiem kwiatowym, co nie? Jestem zamkiem, wow, ale wspaniała moc. Czuję, że się robi silniejszy, i silniejszy, to tak jaki wspaniały, bo jestem kwiatkiem. Takim bardzo toksycznym, brzydkim kwiatkiem, jakby róża, tylko że same ciernie zostały. Źle, Bowser, nie zatrzymam takiego... Musimy jakoś go dorwać. Polecam skorzystać z tego czegoś kwiatkowego, wyskoczni kwiatkowej takiej. Czy jako słoń nie będę zbyt ciężki? Nie! Słoń? Wagi? Średnio ciężkie. Ale co się właśnie dzieje? Gdzie teraz jesteśmy? Trzy. Mam trzy. Okej. Tam to był prolog jedynie. To jest po prostu pierwszy świat? Tak to rozumieć mogę? Czy co się dzieje? 14. Bowser Junior, okej. Ojej, mój tato jest zamkiem, wow, ale uwielbiam go za to. Nikt go teraz nie zatrzyma, jest taki wszechpotężny, hehe. O, a ja mu w tym pomogę. Ale ja nie jestem zamkiem. Dobra, chata czyjaś. Wiem jak to działa? A ciągle możemy podziwiać animację? Miau. Miałcząca piranie. O, już się dowiadujemy co nieco na temat Badzi. Odznak, które będą zmieniały to, jak działamy. Czy wszystko w porządku tutaj? O nie, to słoń! On mnie zaraz staranuje. O, dobrze, że tej odznacy się nic nie stało. Jeśli chcecie wejść, tylko nic złego nie róbcie. Odznaki są różnymi przedmiotami, takie jak trochę w Hollow Knightie czarmy czy coś w tym stylu. Ale możesz nosić tylko jedną, chyba, może, i mają one super zastosowania i w ogóle. Czapka, która jest spadochronem. Co? Okej. Oj, dziękuję, zawsze chciałem nosić taką. Fajna korona kwiatowa, haha. Fajna konewka słoniowa. Fajna, co jest jeszcze fajne tutaj? Fajnie powyginane kolumny, kolumnowe. Tędy drogę podobno. Para, pa. Test za każdym razem nowej umiejętności. Naciśnij R albo potrząść kontrolerem. O, podziękuję raczej. Więc skaczemy i lecimy. Co prawda gra sugerowała zabrać te monety, ale co ja będę zwalniał, skoro mogę być szybkim? To kto by chciał być wolnym, skoro może być szybkim? Szybkim słoniem do tego, a nie sonikiem. A, już jesteśmy na pustyni. Wielki kwiat? 10 rzeczy potrzebujemy? Tam ktoś się opala? Nie, ktoś sprzedaje... dym. Sprzedaje dym. Nie wiem, po co ktoś miałby dym kupować, ale ktoś tu sprzedaje dym. Masz mapę, jeśli chcesz, jeśli nie widziałeś jej już 3000 razy wcześniej. Bo pokazywała się na interfejsie. Chata twoja, aha, a co jest piąte w takim razie? Bo wygląda jakby było 4/5 w tym momencie. Chociaż może to będzie ciągnęło się dalej. Kiedy się W1 kończy, a zaczyna W2? Czy to jest W2? Nie chcę nic pomijać przecież nigdy w życiu. Ten kamień. To kamień. Nie lubię kamieni. Razem? Nie, żadne razem. Ha, mamy... Bardzo oldschoolowy sposób tego, jak jesteśmy zanimowani na mapie świata. I ciekawe, że nigdy Mario nie patrzy się w lewo ani w prawo. W dół, w górę, na cztery skosy, ale nie w lewo i w prawo, żebyśmy zawsze mieli... O, prawie zawsze mieli twarz naszej postaci. Gdy biegniemy w prawo albo w lewo, to biegniemy na skos. Bardzo ciekawie wystylizowane. Nawiązując do tego, jak często były rzeczy zanimowane, gdy nie miało się analogów, tylko cztery klawisze. Byku? Byku. Byku. Badże? Nie mamy za bardzo wyboru co do badży w tym momencie. Okej. Kolejny poziom, kolejne rzeczy. Cudownie wygląda Mario. Jego... ślimak.
i mórz dla jego. Zamordujesz ślimak. Okej, okay. Zamordowałem ślimaka i co dalej? Jak rzeczy na dole? Aha, byku musi mi pomóc w tym. Jak rozumiem... No, typowa muszelka, ale kompletnie nietypowa muszelka zarazem. W porównaniu z tym, jak muszelki działały, wyglądały kiedyś w Mario. Te są podobne, ale są kompletnie inne przy okazji. To jest całkiem cool. Okej. Okay. Widzę swój problem. Widzę, co muszę zrobić. Mam nadzieję, że dostanę drugą szansę. Bro. Okej, okay, rysujesz. Proszę. Zanim coś się stanie, bo wydawali się byki. Najgorszy moment sobie wybrałeś, byku. Przepraszam bardzo? Nie chciałbym tam... Okej, okay. Nie odbijamy się z nich jak normalnie się z przeciwników Mario odbija. Działają oni jak ruchome platformy bardziej. Co troszeczkę mnie tutaj zaskoczyło mnie, byku. Mhm, tak było. Znowu, rozumiem, ale dlaczego miałbym? Jak, oczywiście. Oczywiście jak ze starych czasów, Mario pierwszego, ale zarazem jak magicznie się to stało. O, okej. Okay. To też mi sugeruje, że te 10 monetówki są częścią 100%, nie tylko trzeba... Te pojedyncze super znajdźki z rozbiegu jesteśmy, skaczemy wyżej. Jak ze starych czasów właśnie. Nie tylko musimy te nasionka zebrać, ale te 10-centówki też wydają się tutaj częścią... Gdzie byku? Bo byku jest mi potrzebny trochę. Co? Fajnie, ale co? Chodź, zapraszam. Mogę się przejechać na tobie? Dzięki. Nie wiem, czy będę te wszystkie zbierał. O, stampedę się dzieje. Czemu one są tak zanimowane jakby... Co? Jakie 3-2-1? Miałem na nich jechać. Chyba kompletnie źle się za to zabrałem? Chyba tak bardzo źle się za to zabrałem. O nie, moja pierwsza śmierć. Czy można jakoś zjeżdżać? Po co zadajesz głupie pytanie? Spróbujmy. Chcę zawsze z jednego na drugiego na trzeciego poskakać, ale troszeczkę się to nie dzieje. Mam wskoczyć na was? Jakoś? Jedzecie? Ja jadę na was, no bo początkowo trochę ciężko było ogarnąć, co się działo. Górna ścieżka. Okej. Okay. Tam dziura, która może mieć jakiś sekret. To mnie pewnie do wyjścia zaprowadzi. O, tyle było tego wyjścia. Pomijam na pewno jedną 10-centówkę. Ale zdobywam jakie wspaniałości. Muza jest perfekcyjna teraz. Okej. I po zebraniu nasionka... znika. Jakiś fajny... Okej, efekt dźwiękowy był dobry. Nie aż taki... O! Tym razem są trzy rzeczy. To słabo. Efekt dźwiękowy tego zjeżdżania przesadnie długiego był... O, wow, ale się bawią tym. Robią rzeczy, które normalnie się spotyka tylko w romhackach mariowych. Które powiedziałbym robią bardziej szalone rzeczy. Ostatnio wydane Betterified 6 do Mario World. Jakby to, co jest ta gra szalona, to tamten romhack jest 1000 razy bardziej szalony. I jest grą na 100 godzin. I otrzymuje tą szaloność na 100 godzin. Jako mod do Mario starego. Z milionem boss fightów i wszystkiego, więc no. Ale Nintendo też trzyma poziom. A właściwie podnosi poprzeczkę bardzo wysoko. Niż... no, wszystko. Mam takie uczucie, że życie mi niemiłe i chcę skakać do dziury. Ale też... Nie ma tu nic, co by zapraszało mnie do tej dziury. Zaraz, po prostu? Za przejście poziomu dwa razy jest kolejny? Tak szukam, myślę, aż mi tutaj świta, że... A, w sumie... To nie jest ta sama chatka, więc to jest oddzielna rzecz. Trochę dziwne akurat. Bardzo dziwne. Taka bardzo żadna znajdźka. Są dwa wyjścia, więc logicznie ma sens, ale game designowo tak... przejść poziom dwa razy, ponieważ co? A pan jest kim? Szybko, szybko. Czas hamowania. Czas słoniowania. Po prostu? Ktoś chce mi coś powiedzieć, wytłumaczyć? Halo? Nie rozumiem, okej.
To też było takie... Nawet tutorial mogliście, nie wiem, ciekawszy zrobić chyba. Okej? Czy gram w Sonic Frontiers? No uwielbiam oczywiście motyw pobocznych tego typu wyzwań. Nie kochałem tych z Kirby'ego tego 2D, którego grałem w tym roku, ale kochałem te z Kirby'ego 3D, które grałem w roku poprzednim. Patrzcie na to, może biegać szybko po mapie. Chwała dla niego. Jeśli jakaś gra daje ci mapę i nie daje ci biegać po niej szybko i skakać po niej... Super Mario 3D World, to... Taka jedna drobna rzecz, tak? Taki mały szczegół, który po prostu... W Super Mario 3D World zastanawiałem się, naprawdę Nintendo? Dlaczego tego nie zrobiliście? To wydaje się takie oczywiste Nintendo za rzecz, zagrywka, tak? Hej, uczyń nawet bieganie po mapie tak o te 20% lepszym. Tutaj to zrobili. Dokładnie to, czego chciałem. Chwała dla nich. Kamień spadł. Aha, trzeba ci zapłacić. Okej. Za otworzenie sobie oddzielnego świata. Kifol. Za darmo nie pracuje, no i spoko. Może być. Nie dają się wykorzystywać, tak jak Toady. No co mogę powiedzieć, no to szanuję. Nie dają sobie pomiatać i deptać jak Toady dla Peach. Dwie gwiazdki, jedna gwiazdka, kolejne wyzwanie. Tym razem wyzwanie... Ta gra jest za dobra! Ta gra to perfekcja. Jakby tak wszystko jest tak dobrze zrobione, przemyślane, idealnie wymierzone i tak dalej, zbalansowane. Poruszenie jest tak idealne. Najbardziej się bałem w tej grze, że poruszanie mi, nie wiem, będzie... Nie będzie sprawiało przyjemności. Jakoś jedna rzecz, której nie myślałem, że zrobił tak dobrze tutaj. To poruszanie postacią. A nie dało się zrobić tego lepiej. Naprawdę. Checkpoint, po co komu checkpoint? Kto o checkpointach kiedykolwiek słyszał? Kto by takich używał? O właśnie, po prostu biegniemy. Po prostu. Nie wiem, co by się stało, gdybym przeleciał tu flagę, ale nie będę próbował. Gadamy. Każdy skok, responsywność obracania się. Prędkość i wszystko jest tak idealnie wymierzone, że lepiej się nie da, bo nie wiem, nie lubię sterowania w New Super Mario Bros. Tak potwornie, okropnie mi się zawsze, odpalam grę i biegam Mario i nie mogę grać w to. Daje to wrażenie podobne do wszystkich wcześniejszych tak 2D Mario, czy pierwszego, czy World, ale czyni to tak bardzo po prostu przyjemne do kontrolowania jak nigdy. Nie odbiera tej głębi pierwszego Mario czy World, ale czyni to dużo bardziej takim płynnym i wygodnym i responsywnym przy okazji, więc łączy głębie, responsywność i przyjemność i takie pewne dopracowanie, tak? Ta miniaturka zapowiada się na coś niesamowitego, więc zbiorę tylko, przybiję się głową i w ogóle. A przy okazji, kontrolsy? Może? Ustawienia w grze Nintendo? Oni nie słyszeli o czymś takim, żeby ustawiać rzeczy w grze na Nintendo. Okej, możemy sobie wszystko zmieniać. O właśnie, to coś. Dokładnie myślałem sekundę temu, że powinienem to zmienić, ale nawet nie będę próbował. Gra przypomniała, więc to zrobię. Nie potrzebuję pod strzałków w dół. I nie potrzebuję raczej sterowania ruchowego. Wibracje największe. Jakie automatycznie wyjście mi z tym? Możemy wyłączyć dubbing, okej. A tych kwiatków gadanie. Możemy zmienić język, o. Japanese, proszę. Przynajmniej na razie, na parę poziomów, potem się zmieni na jakiś inny. Okej, kupa tańczące derby na rolkach. I co jeszcze? Pamiętajmy o tym, że badża mamy. Nie muszmy się doczekać aż nowe... Znowu tak po prostu odpalam, patrzę i te kolory są cudowne. Mario? Co macie na myśli, że Mario? Jestem Mario, to się zgadza. Tak trochę czuję się źle, mordując was w tym momencie, ale... Ja tu jestem, żeby się dobrze bawić, a nie wy. No nie, tym razem tak się zdobyło. Idzie do gwiazdy. Ale co robimy? Nie rozumiem. Za bardzo? O. Że mam was zabić? Da się zrobić. Ale jak bardzo mam was zabić? Kompletnie? Kompletnie mam was zabić. Zrobiłem to. Dużo rzeczy w tym level designie jest takie... Że nie myślałbyś, że Nintendo by to zrobiło. Właśnie romhackowe, Mario Makerowe, jasne. Ale Nintendo przecież nie ma jaj, żeby tak bardzo pójść na całość. Aha, przebiegnij się i coś się pokaże. Pa, 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 pa. Na górę chcę. Na górę chcę, ale czy na... Okej. Mówiąc o Kaizo Mario. Wybacz. Wybacz, ziomek. Fajnie. Fajne, że kamera nie poszła do góry, ale... mogliśmy wejść z interakcją tam. Ze... kwiatkiem, którego nawet nie widzieliśmy. Cudowne to jest. Ciąganie za to. Lubię. Fajnie. No czujesz, jak ciągniesz, tak? Jak takie zabawki na... które się naciągało. Tadam. Bardzo... Okej, coś się właśnie stało. Bardzo, bardzo czuć impact tego i w ogóle. Wybacz, ale muszę cię zamordować, ponieważ...
dyka piechotą nie chodzi, prawda? A, zapewne. Mogę ciebie tak? I muszelkę nie, muszelkę też morduję. Bo chciałem wykorzystać go, żeby... To nie wyszło. Okej. Żeby puścić w lewo i tam parę monet sobie ze... Ła? Łe? 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 O? 5 takich mam zebrać i wtedy coś specjalnego dostanę. Tyle ich jest. Okej. Lewo, prawo, lewo, prawo. Grzybek, dzięki. Ale ja coś zgubiłem. Co mnie bardzo martwi, tu jest kolejny, Sacre Bleu, coś... Impajaru? Po jakiemu to? Ale czemu nie mówił po angielsku? Ale dziwne, coś się popsuło chyba. Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa. Jest tu kolejny? Jest tu kolejny, po prostu na interfejsie nie są... Co się dzieje? Ale księżyc! Zaraz Bayonetta czy Alucard wyskoczy. Tyle pieniędzy, normalnie. Zgaduję, że nie jest bardzo ważne zbieranie ich wszystkich. I tym razem nie było odliczania czasu. Aha, tam coś było w powietrzu. Wiedziałem, że to się stanie. Pozwoliłem, żeby to się stało. I to się stało. Okej. Każdy poziom ma jakieś szaleństwo? Jakby na samym dole jest to szaleństwo gwiazd nieskończonych i tamto, co się wtedy zało. To jest jakby minimum tego, co te Wonder Kwiaty robią. Czułem, jakbym grał troszeczkę w tą grę o ninjach, której imienia zawsze zapominam. Za każdym razem sprawdzam i godzinę później nie pamiętam, jak się nazywała ta gra z NES-a. Zawsze myślę, Ninja Gaiden? Nie, to drugie. The Legend of Cage! Mi się zaskakująco mało znana gra, biorąc pod uwagę, jak się w nią bez przerwy kiedyś zagrywałem. Jakby zdecydowanie jak na razie moja ulubiona rzecz. Wiedzę, że coś tu będzie. Moja ulubiona rzecz to... Moje ulubione było to te musicalowe rzeczy, które były grywalne. To było świetne, szczególnie te intro, zanim jeszcze wiesz, co się dzieje i jest to oczekiwanie. Coś zaczyna się dziać, czemu nie mogę iść do... O, wow! To było magiczne. Siema? Co sprzedajesz? Popliny sprzedajesz, o wow. Badge boostujący, zdobywasz więcej monet. Okej, nie chcę. Wonder Seed tak po prostu za pieniądze, okej. To wydaje się bardzo taki brudny handel. Nie wiem, czy to jest okej. Stojąca niespodzianka, halo? Aha, zbieramy figurki swego rodzaju. Każdej postaci, okej. Takie najniższego poziomu znajdźki, mam rozumieć? Kirby też miał coś identycznego z figurkami, więc może coś w tym stylu. Ciekawe, że życia w tej grze są. Nie widuję się tego tak często ostatnio. Ach, skoro mnie stać? Masz więcej? Masz tylko jedno. Badge? To badge. Badge, jak to wygląda z perspektywy mapy? Że zadam to pytanie. Ciągle się to liczy jako pierwszy świat? Wow. Zaraz, cała ta mapa to jest pierwszy świat? Aż tak? Duże to. Okej, to był pierwszy odcinek Super Mario Wonder. Moje oczekiwania były... Początkowo... Okej, ta gra będzie pewnie spoko. Następnie... O wow, ta gra... Brzmi jak coś naprawdę fantastycznego. Po zagraniu? Wow. Wszystko tutaj jest niewyobrażalnie dobre. Naprawdę. Zrobili idealne poruszanie. Muzycznie, graficznie. Nie myślałem, że będzie aż tak dobre, ale jest tyle drobnych detali tych animacji i tej prezentacji tego wszystkiego. Muzycznie jest cudowne. Nie mówiąc nawet o tej dynamicznej zmianie, czy o pewnych eventach, jak ten musical ciekawy Pirani, ale... Po prostu soundtrack jest wyśmienity póki co. Te Wonder Kwiaty są mega. System Badge jest super. Poziomy są idealnie długie. No przede wszystkim poruszanie i level design jest na tak wysokim poziomie, którego naprawdę się nie spodziewałem. Kompletnie, że poziomy będą tak się bawiły tym, co można zrobić z platformówką ciągle. I że poruszanie będzie tak idealnie po prostu dopracowane, że wow. Póki co jestem troszeczkę w szoku. Bardzo nawet.